na najbliższej sesji, która odbędzie się 24 marca, procedować będziemy projekt uchwały związany z podwyżką cen za odpady. Wiemy już wszyscy, w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej pojawiła się cyfra 28 zł. Jest już także projekt uchwały znany radnym, a więc czas na pracę. Oczywiście znowu wracam tutaj i będę mówił jak mantra, że mamy mało czasu, no ale pracujemy w takich, a nie innych warunkach. Drodzy Państwo, Klub Koalicji Obywatelskiej pochyla się nad tym projektem, nad cyfrą 28 zł. Cały czas rozmawiamy, debatujemy. Natomiast w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej pojawiły się informacje kolegów radnych z Prawa i Sprawiedliwości, że ta cyfra 28 zł mogłaby być mniejsza albo w ogóle, żeby nie było tych podwyżek. Dlatego Klub Koalicji Obywatelskiej zdecydował wystosować pismo do przewodniczącego klubu PiS, aby no, w trybie pilnym prosilibyśmy, jeżeli koledzy z Prawa i Sprawiedliwości mają lepszy pomysł, który pozwoli zaoszczędzić portfele mieszkańców na mniejszą kwotę, to apelujemy, prosimy o jak najszybsze przedstawienie projektu uchwały, nad którym chętnie się pochylimy, który chętnie weźmiemy pod rozwagę, jeżeli on będzie konkurencyjny, a przede wszystkim zdecydowanie mniejszy od tej aktualnej, to oczywiście Klub Koalicji Obywatelskiej jak najbardziej weźmie to pod uwagę przed środowym głosowaniem. Ale o szczegółach naszego pisma, naszej inicjatywy do kolegów Prawa i Sprawiedliwości, Paweł Napolski. Szanowni Państwo, doskonale wiemy, że wybór metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami w całej Polsce, wszystkie miasta i wszystkie gminy w całej Polsce opierają o ustawę o utrzymaniu czystości porządku w gminach, która dopuszcza naliczanie tejże opłaty w oparciu o liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość, ilość zużytej wody lub powierzchnię lokalu mieszkalnego. Ponadto stawki tej opłaty mogą być naliczane w zależności od gospodarstwa domowego, jednakże nie rozróżniając liczby osób zamieszkujących te gospodarstwa domowe. Także jedna stawka dla wszystkich gospodarstw, czy to jest jednoosobowe, czy dziesięcioosobowe gospodarstwo domowe. Na to zezwala ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dodatkowo przedmiotowy akt prawny zobowiązuje samorządy do bilansowania systemu, czyli zarówno po stronie przychodów, jak i kosztów system musi się bilansować. Ponadto zobowiązuje do segregowania odpadów na co najmniej 5 frakcji i tworzenia punktów selektywnej zbiórki odpadów. Doskonale wiemy, że stawki zagospodarowania odpadami ustalane są na podstawie przetargów. Przetargów, które odbywają się znowu na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, gdzie uzyskiwana jest najniższa z możliwych kwota za świadczone usługi i na tej podstawie wyliczane są konkretne stawki dla mieszkańców. Tymczasem Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości już w zasadzie od kilku lat informuje mieszkańców Grudziądza o tym, że system jest zły, niesprawiedliwy, że można wprowadzić inne rozwiązania, tańsze, które również spowodują zbilansowanie tegoż systemu. Mając na uwadze to, że tak jak mówił przewodniczący klubu radny Tomasz Smolarek, że podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej będziemy procedować projekt uchwały dotyczący właśnie wyboru metody naliczania tych opłat oraz też kwoty dla mieszkańców. W związku z tym, że radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości od kilku lat mówią, że mają inne, lepsze rozwiązanie, my prosimy przewodniczącego klubu, pana Sławomira Szymańskiego, o niezwłoczne przedłożenie tego projektu uchwały i gwarantujemy, że jeżeli będzie on zgodny z ustawą o utrzymaniu czystości porządku w gminach oraz rozporządzeniami wydanymi na podstawie tej ustawy, Klub Radnych Koalicja Obywatelska jednogłośnie poprze te lepsze rozwiązania. Państwo mówią, że od kilku lat radni PiS-u mówią, że mają lepsze rozwiązania. Dlaczego Państwo wcześniej z nimi nie rozmawiali, tylko teraz pilnie... Nie, Panie Redaktor, my wielokrotnie... Moje pytanie, czy Państwo rozmawiali z radnymi PiS-em na temat tego i powiedzieli, nie, my z Wami nie chcemy rozmawiać, mamy własne propozycje i Wam tej propozycji nie pokażemy. Czy Wy rozmawialiście? Pani Redaktor, wielokrotnie podczas obrad sesji Rady Miejskiej Grudziądza apelowaliśmy. W takich kulturach, gdzie się toczą rozmowy, gdzie się ustala te rzeczy, robocze spotkania, bo to są najważniejsze. Czy Państwo rozmawiali i na
przykład PiS nie chciał z wami rozmawiać, czy w ogóle takich... Nie chciał pokazać tego projektu. To znaczy, szanowni państwo, nie było takich rozmów. Nie wiem, nie chciałbym mówić, że z przyczyn politycznych, bo nie możemy patrzeć przez pryzmat, my przynajmniej nie patrzymy przez pryzmat polityki w Grudziądzu, tylko przez pryzmat radnych miasta, którzy pracują dla swoich mieszkańców. I mamy nadzieję, że podobny tok myślenia mają koledzy z PiS-u. Natomiast rzeczywiście, no nie było takich rozmów. Wielokrotnie podczas obrad sesji, chociażby w różnego rodzaju uchwałach, no, spieramy się, ale próbujemy zapewne znaleźć wspólny złoty środek. Ale przypominam sobie, szanowni państwo, kiedy wybieraliśmy metodę naliczania opłat. Przypominam, że było to najpierw, propozycja była od zużycia wody, potem w międzyczasie pojawiła się też opcja metrów kwadratowych, ale także i radni PiS-u pamiętam, że też optowali za tą opcją od osoby. Czyli te 20 zł, które jakby teraz obowiązuje, a więc to pokazuje, że można rozmawiać i można znaleźć wspólny język. Natomiast odpowiadając precyzyjnie, nie było takich rozmów, bo ani koledzy z PiS-u nie wystąpili z taką inicjatywą, no my też również nie, natomiast rzeczywiście, może dobrym zwyczajem byłoby, jeżeli ktoś ma lepszy pomysł, zaproponować tej drugiej stronie. A póki co w mediach radni PiS-u mówią, że ta propozycja jest zła, a więc warto byłoby nie mówić tylko, że coś jest złe, ale także przedstawić konkretne dokumenty, a w tym samym albo w ślad za tym po prostu projekt uchwały, który mówi nie 28, a 26. I tak jak mówi wiceprzewodnicząca na Polski, oczywiście my się nad tym pochylimy i podniesiemy za takim projektem ręce. Pani redaktor, jeszcze raz chciałbym podkreślić, że nieraz, wielokrotnie apelowaliśmy do radnych Prawa i Sprawiedliwości, aby pokazywali alternatywne rozwiązania, czyli konkretne projekty uchwał i to odbywało się podczas sesji Rady Miejskiej, także mieszkańcy niejednokrotnie byli świadkami naszych próśb do właśnie radnych Prawa i Sprawiedliwości o pokazanie innych, lepszych rozwiązań, o których mówią, a których przez cały czas nie pokazują. Tylko sesja to już jest końcowy etap. Nie dyskutuje się na sesji się podejmuje decyzje. Macie od tego komisję, macie kulorowe spotkanie. Na sesji apelujecie tylko dlatego, że są kamery i sesja jest jakby transmitowana. Nie chodzi o takie typowe rozmowy, tak jak wy się tutaj na korytarzach spotykacie. Trzeba powiedzieć, umówmy się, słuchajcie, jest taka, na tym momencie podwyżka, porozmawiajmy. Bez kamer, bez szumu i wtedy być może mieszkańcy by na tym zyskali. Znaczy, no jeżeli radni Prawa i Sprawiedliwości wyszliby z taką propozycją, którą mają lepszą, bo my na podstawie tej ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach nie widzimy innego rozwiązania, które umożliwiałoby, aby system funkcjonował inaczej i które byłby lepszym rozwiązaniem. Jeżeli radni Prawa i Sprawiedliwości takie rozwiązanie mają, to już apelowaliśmy wcześniej i przez ten cały rok, czy ponad rok, żadny projekt uchwały nie został nam zaprezentowany. Ja nie przypominam sobie, drodzy państwo, aby radni Prawa i Sprawiedliwości przygotowywali jakiś projekt uchwały związany z tak newralgicznymi sytuacjami. Myślę tutaj o deszczówce, czy teraz chociażby o podwyżce śmieci. Natomiast przypomnę, ubiegły rok, koniec listopada, Koalicja Obywatelska przygotowała projekt uchwały mówiący o opłacie deszczowej związanej z obciążeniem złoto 87, czyli tej obniżce tylko dla przedsiębiorców. A więc tu jest jakby furtka dla kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, aby mogli wykazać tę inicjatywę i nie tylko mówić, że coś jest złe, coś jest niedobre, coś jest za wysokie, ale po prostu wyjść z konkretnym projektem uchwały. Rozumiem, że to już jest u was decyzja podjęta? Nie. Jeżeli chodzi o te 28, nie. To znaczy... Nad czym jeszcze tutaj, co chcecie jeszcze analizować, nad czym znaczy... chcecie się zastanawiać do siebie? Analizujemy jeszcze pewne kwestie dotyczące chociażby punktu selektywnej zbiórki odpadów, ponieważ też kiedyś pojawiła się taka propozycja, żeby może jeden z punktów zlikwidować. My jednak zbieramy jeszcze dodatkowe opinie i analizy, czy likwidacja tego punktu chociażby przy MZK nie spowodowałaby tego, że śmieci by wylądowały chociażby w pobliskich terenach zielonych, czy w rudnickim lesie. Analizujemy jeszcze też, czy system w przyszłości można zmienić i w jakim kształcie, biorąc pod uwagę te głosy, które docierają od nas ze strony radnych Prawa i Sprawiedliwości. Do tej pory z naszych analiz wynika, że na podstawie tej ustawy, rozporządzeń i innych aktów wykonawczych my nie mamy możliwości wdrożenia, że tak powiem, w Grudziądzu lepszego, bardziej sprawiedliwego i tańszego systemu. Tutaj w naszej ocenie jest wymagana zmiana ustawy, jednakże do
próbujemy dopatrzeć się tych rozwiązań, czy jakichś rozwiązań, o których może mówi Prawo i Sprawiedliwość. Dlatego też apelujemy, żeby nam te rozwiązania przedstawiono i chętnie je poprzemy. Te 28, tylko sobie pytanie, te 28 zł, czy tak, bo mówi Pan, no musi się bilansować, czy za 28 zł od osoby się zbilansuje, czy nie? Z informacji, które uzyskaliśmy od Pana Prezydenta, wynika, że tak, że system będzie się bilansował, co nie spowoduje, że Regionalna Izba Obrachunkowa będzie nam nakazywała jakby na podstawie właśnie ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach bilansowanie tego systemu.